Witam się, witam moi drodzy, dzisiejszego wieczoru w kolejnym filmie z serii ogrodniczej. Dzisiaj myślę, zobaczę, co tam się dzieje u tych moich nałożonych do podkiełkowywania kan i darli. Z tego tytułu tak późno film nagrywam, jakoś światło może być słabe. Będziemy tu się doświetlać w miarę możliwości. Także mam nadzieję, że będzie ok. No i patrzę, tadam, a tu jest życie. Także zaraz za chwilę wszystko Wam pokażę. Przygotowałam sobie już ziemię z perlitem. No i trzeba dzisiaj to koniecznie uziemić, jak ją zasadzić do ziemi, bo bardzo pięknie mi wykiełkowały. Już Wam, kochani, pokazuję. Normalnie po 3 dniach kanny mi wykiełkowały. Zobaczcie. Przepięknie. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Puściły kiełeczki. Tak samo na drugim. Zaraz Wam pokażę. Sobie postawię z tyłu. Na drugim części już. Tutaj jeszcze były 2 sztuki właśnie kanny. I dalie. Nie wszystkie dalie. Jeszcze już zaczęły kiełkować, ale już część zaczęło kiełkować. Tutaj sytuacja wygląda w ten sposób. Zobaczcie. Też bardzo tutaj już zobaczcie, jakie one są. Tu jest jedyneczka i dwójka. Jedne są właśnie pomponowe, a drugie są te chyba chryzantemowe, z tego co pamiętam. Dopiero niedawno Wam dawałam film, jak one po prostu ten jakie tutaj spiłowywałam te kanny, a one już, zobaczcie, pięknie. Wzięłam sobie takie wysokie doniczki, 2 sztuki takich doniczek, ale jedną to dzisiaj sobie wykorzystam. W tej właśnie zechcę powkładać te kanny, które wykiełkowały, a tutaj sobie podzielę na 2 części takie pudełko z farby. Oczywiście tutaj na dole porobione są otwory, żeby odprowadzało wodę, bo to jest bardzo ważne. Z perlitem wezmę sobie tutaj, przedzielę na pół. Oznaczę dalia numer 1, dalia numer 2. Pójdą tutaj te dalie. Takie głębokie pojemniki, bo nie chcę od razu pikować. I chcę, żeby one mi się fajnie zakorzeniły i żeby miały skąd brać te składniki odżywcze. Nie w jakichś płytkich pojemnikach. Jeżeli się chcecie bawić, to możecie oczywiście w płytkich. Ja nie chcę aż tak szybko przepikowywać. Chcę, żeby one długo były w tym pojemniku, miały luz, miały dostęp do składników i mogły się przede wszystkim ukorzenić, bo one są wysokie. Także bierzemy się w pierwszej kolejności za przygotowywanie właśnie tutaj na tą doniczkę. Mam nadzieję, że to podświetlanie troszeczkę coś tutaj daje. Najlepszym właśnie takim, jak ja to mówię, sposobem, to jest normalnie jakaś kredka, jakiś pisak. No możecie użyć pikownika, nie? Ja sobie tą już wylałam sobie tą wodą. Troszkę powybierałam takie, wiecie, części, co po prostu sobie robić co jakiś czas otworki, albo nawet można palcem sobie tu postawię. Na razie się zajmiemy kannami. One wszystkie w zasadzie są w miksie. Będę je sobie tutaj do dołku wrzucać. Tak będę postępować z każdą. Mam nadzieję, że mi się tutaj wszystkie fajnie zmieszczą w 3 rządkach. O, żeby tutaj nic nie uszkodzić. Tak będzie to wyglądało. Zobaczymy, jakie się trafią. I tak sobie robię tutaj z pozostałymi. No i wiadomo, sobie będę ładnie tutaj przygniatać i jeszcze podleję dodatkowo, nie? Także to sobie na razie zostawię. Sobie robię tutaj, niewiele widać, ale efekty myślę, że po tygodniu będą bardzo fajne. A te kanny to pójdą po prostu tam do tego drugiego pojemnika w ten sam oto sposób. Także wiele tutaj, widzicie, się nie dzieje. Taka bardziej aktualizacja. To sobie posieję. Jutro Wam jeszcze dogram, jak
Zeszły już pelargonie, bo dzisiaj jest ciemno, także jutro po dniu bym jeszcze tutaj dogram. Podleję sobie i sobie jeszcze przykryję na razie folią, żeby dobrze to po prostu wszystko fajnie wilgoć trzymało. Bardzo ładnie to wygląda, także sadzę dalej. No i tak, moi drodzy, mamy kolejny dzień. Zanim przejdę do dalszego nagrywania po prostu rozsad, które są na parapecie, to chciałam coś Wam po prostu powiedzieć. Tutaj, jak widzicie, przede mną jest zestaw nasion. W związku z tym, że zaczynamy, moi drodzy, sezon ogrodniczy, chciałabym, żeby te nasiona powędrowały do jednej osoby, która zadeklaruje się po prostu wzięcia i zostanie wylosowana do takiego małego konkursu ogrodniczego, który teraz właśnie chciałam ogłosić na kanale. Takie, wiecie, wybrałam takie różne nasiona, są kwiaty, troszkę warzyw, które jeszcze jest po prostu czas na wysianie. I już Wam, kochani, mówię, co tutaj jest. Tak, kupiłam sobie właśnie dużą ilość marchewki późnej, więc postanowiłam, że jedna marchewka późna do lanka. Tutaj mamy, powędruję właśnie do szczęśliwej osoby. Tutaj sobie zakupiłam pomidorki, ale po prostu nie popatrzyłam, jeżeli chodzi o te pomidory. I jak dla mnie, to one po prostu nie za bardzo odpowiadają, bo one głównie są właśnie do uprawy doniczkowej. Rosną po prostu, są małe, jak widać, pisze karłowe, i głównie do uprawy doniczkowej. Także nie będę ich wysiewać, więc postanowiłam, że może ktoś akurat skorzysta i mu się te pomidory przydadzą. Takie koktajlówki pomarańczowe, jak widać, nie? Nie doczytałam po prostu. A ja w szklarni czy na polu to takie wysoko rosnące bardziej preferuję. I tutaj mamy ten drugi pomidor gruntowy Radana. I też pisze, doskonały na balkony i tarasy. Czyli on pewnie też jest nisko rosnący. Tak. Odmiana, patrzcie, co to ostrość, odmiana średnio wczesna typu szery, o małych, intensywnie czerwonych owocach, gruszkowatym kształcie, także rośliny rosnące, krzaczaste, także to też bardziej do uprawy, do doniczkowej, może ktoś nawet sobie na balkonie posadzić, czy nie ma miejsca, także postanowiłam, że te pomidorki do kogoś powędrują, bo one po prostu są bardziej preferowane do uprawy doniczkowej, czyli taki czerwona gruszka i pomarańczowe. Jeszcze jest czas na wysiew pomidorów, także zakupiłam dwie sztuki właśnie takich aksamitek, właśnie z myślą o Was, ale no wiadomo, nie będę Wam od razu zdradzać tajemnicy, czyli tak, aksamitka, kolor biały, dla siebie też mam opakowanie. Tutaj przez pomyłkę wzięłam dwa takie same opakowania aksamitki takiej, z takim żółtym środeczkiem, także jedną sobie zostawiam, jedną się podzielę. Tutaj myślę, że w każdym ogrodzie dobrze się sprawdzi, jest tutaj opakowanie sałaty. Mamy oczywiście na wczesny wysiew rzodkiewka. Ja mam też zakupione rzodkiewki i mam taką kolorową rzodkiewkę, to już z myślą właśnie o Was. Rzodkiewka, taka tutaj lajkonik, cukinia taka w paseczki. Ja mam zieloną i mam jeszcze żółtą, także bardziej w kierunku żółtej. Może akurat ktoś nie miał i będzie zainteresowany, taka ładna ta skórka, nie? Dobra. Jedno opakowanie pietruszki. U mnie, powiem szczerze, jakoś pietruszka słabo się sprawdza. Poszłam w tym roku w kierunku pasternaka. Ważność tej pietruszki jest do 12.2021. To mi się zostało jeszcze z tamtego roku.
Także jest jeszcze ważność. Mam nadzieję, że wzejdzie komuś. I tak, jedno opakowanie bobu Bartek i jedno opakowanie fasoli zielonej, karłowa, fasolka normalnie szparagowa. Myślę, że tak. Że jeżeli chodzi o termin zgłaszania się, to tak chyba 5 dni ogólnie, nie? 5 dni Wam daje na, wiecie, na obejrzenie, na zadeklarowanie się, nie? Czy po prostu ten, czy ktoś wyraża chęć, bo wiadomo, że to dla osób, które właśnie uprawiają swoje ogrody warzywne, bo ktoś jak mieszka w mieście, to wiadomo, nie jest mu to potrzebne, nie? No i myślę, że tak. Oczywiście napiszcie, że tam biorę udział na przykład, nie? Biorę udział w konkursie czy w rozdaniu, no i hasło takie może, żeby po prostu było ogród warzywny, o. Czyli biorę udział i ogród warzywny. I żebym wiedziała po prostu, kto tam, wiecie, ma ochotę. I 5 dni, i po tych 5 dniach, któregoś dnia po prostu wylosuję osobę, do której właśnie powędrują te nasiona. Także dosyć pewnie szybko zechcę wysłać, bo jeżeli chodzi właśnie o pomidory, to pomidory właśnie dobrze, żeby sobie ktoś właśnie wysiał jeszcze. Ale jeszcze do połowy marca jest czas, także od momentu publikacji tego filmu 5 dni. A ja już idę Wam pokazuję, co się znajduje na parapetach. No i czekam na Wasze zgłoszenia. Pa! I tak, kochani, już Wam dogrywam i pokazuję, jak wyglądają na chwilę obecną pararagonie. Tutaj jest ta ciemnoróżowa, tutaj ta biała. Biała najmniej wyszła, ale mam nadzieję, że jeszcze wyjdzie. A najładniej właśnie zeszła ta taka jasno różowa. Normalnie po 3 dniach pelargonie już wzeszły. Tutaj na razie poza tym się niewiele dzieje. Celery można by było powiedzieć, że one coś, jakieś kiełki puszczają. Zobaczcie, no widać, nie? Myślę, że za 3-4 dni to dobrze to będzie widoczne. Tak, dosiałam pory. Tutaj też widać, że coś się zaczyna dziać. Z tych nowych nasion posiałam, co kupiłam ostatnio, i jeszcze te, co miałam wcześniej, to te tak, te jedne już wychodzą, a te drugie, nie wiem, czy on wcześniej, czy on później, to jeszcze nic, nic chyba tutaj nie widać. O. A, coś się zaczyna też minimalnie dziać, coś tu widać, zaczyna życie wychodzić, ale dopiero coś, nie wiem, czy kamera to jest w stanie wyłapać, ale widać, nie? Tak, tutaj są te moje aloesy chyba, tak? Dobrze mówię, jak się nie, coś mi tutaj nie tego. Jeszcze tutaj na środku dosiałam, nie wiem, one nie zeszły, więc ja jeszcze dosiałam. I tu mam kolejne selery, ten chyba, nie wiem, którym, bo tutaj mam pooznaczone numerkami. Też widzę, coś się zaczyna dziać, bo dwóch to jest posiane. Tutaj na pewno wiem, że jest korzeniowy, a w tych większych to jeden jest naciowy, a drugi jest normalny korzeniowy. Jedne były starsze nasiona, więc nie miałam pewności, ale widzę, że wszystko chyba będzie żyło, także takie tutaj na chwilę obecne rzeczy. Tamto już mam posadzone, kolejne wysiewy już niebawem, czyli papryki już mam namoczone, część papryk jeszcze ma dojechać, także jeszcze zdążę na pewno je wysiać, bo nie było pomarańczowej takiej jasnej, to w sumie Wam pokażę. Także na chwilę obecną to chyba tyle. Pa!